Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dziś Was zapraszam na recenzję zestawu do herbatki, który niestety nie mam pojęcia jakiej jest firmy, ale można je co jakiś czas regularnie kupić w Biedronce. Są dwa zestawy, pewnie Elefan, bo to dla Biedronki produkowane, więc myślę, że to będzie Elefan. Jest to zestaw, w skład którego wchodzą cztery talerzyki, cztery filiżanki, cztery mniejsze talerzyki, takie spodeczki na te filiżanki i dzbanuszek. Dzbanuszek z przykrywką. Można nawet tam sobie do środka wlać wody, udawać, że jest naprawdę herbatka, to woda tędy nam będzie wylatywać. No i tak, jest to fantastyczny wizualnie zestaw, przesłodki, przekolorowy, wszystko tutaj utrzymane w różowym klimacie i deserowe różności. Jest jakaś babeczka, tutaj jakaś chyba rolatka, mufineczka i druga mufineczka. Każdy talerzyk ma inny wzór. Filiżanki są już o takie same, mają różne takie ciasteczka narysowane. Niestety nie jest to zestaw aż taki trwały. No, bo zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie teraz tutaj dobrze widać, bo nam się odbija światło. Nie wiem. Są bardzo porysane. Tutaj chyba widać powgniatane te talerzyki. Tak jak stoją, to jeszcze jako tako jest ok, ale jak już się przyjrzeć, o tutaj ma takie wybrzuszenie, bo jest wgnieciony i nie wiadomo teraz, czy to się wyprostuje. O, to o, teraz widać, czy się nie wyprostuje, więc patrzcie, tutaj też mnóstwo rys. Tutaj trochę właśnie już nadruk schodzi z tego talerzyka. Ja patrzę i nie pokazałam do kamery. Krzywo postawiłaś. Trochę schodzi nadruk. Niemniej jednak jest naprawdę, naprawdę fajna zabawa i my już dość długo mamy te talerzyki, więc można im wybaczyć to, że już wyglądają, jak wyglądają. Gdy się patrzy na nie z oddali, to jest ok. Nie wyglądają źle, bym powiedziała, że wręcz wyglądają dobrze. Ale jak już się przyjrzeć, no to widać, że są intensywnie używane. Prawda, Tinula? Intensywnie się dziewczyny bawią tym zestawikiem i to po prostu już widać. Były dwa rodzaje, były metalowe i były porcelanowe. I pewnie kiedyś kupimy także porcelanowy, tylko że porcelanowe mogą się stłuc. Dlatego my mamy na razie metalowy, no bo wiecie, Oli jest malutka. Chyba ten zestaw był kupiony nawet jak Tincia była malutka. I on już ma już swoje lata. Także pewnie kiedyś, jak będą, to jeszcze w porcelanowy też zainwestujemy, jak Olci nam troszkę podrośnie. Na razie jeszcze jest ten metalowy. I powiem Wam, że nie pamiętam oczywiście, ile to kosztowało. Spróbuję znaleźć je gdzieś w internecie. Może gdzieś mi tam jakaś cena będzie zapisana na jakiejś stronie internetowej. To wtedy Wam podlinkuję albo w opisie napiszę, ile to kosztuje. Wydaje mi się, że było coś między 20 a 30 zł, już tak w porywach, albo nawet niecałe 20 zł. Także moim zdaniem jak za tą cenę, to warto to kupić, bo wiadomo, że normalnie w internecie takie rzeczy są dużo droższe niż w Biedronce, czy jak teraz Wam też pokazywałyśmy niedawno zestawy drewniane, jedzeniowe z Lidla, one też są za bardzo małe pieniądze w porównaniu do tego, co znajdziemy w internecie. Także warto moim zdaniem kupić właśnie te zabawki, gdy się pojawiają. Minus jest taki, że one są, no nie wiem, raz w roku. Nie wiem właśnie, jak to teraz jest z tym w Biedronce, ale w Lidlu na pewno są raz w roku. Czasem dwa razy, ale przed Wielkanocą chyba jakieś inne były zabawki, a nie te, co my Wam pokazywałyśmy. W każdym razie to chyba też gdzieś raz w porywach, dwa razy w roku w Biedronce można znaleźć. Myślę, że w listopadzie pewnie, jak będą te, wiecie, świąteczne gazetki, to pewnie będzie można sprawdzić już, czy będą też te zestawiki, a jak nie, to chyba na Wielkanoc. My to chyba jakoś wiosną właśnie kupowałyśmy, bodajże po Wielkanocy, jak już były w wyprzedaży. Więcej o tym pięknym zestawie do herbatki przeczytacie na naszej stronie, w opisie do filmu będzie do niej link, a ja już Wam bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pozdrawiam, do usłyszenia.